inwestuje. Zawsze podkreślamy, że zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców są dla nas wartością najważniejszą. My dajemy nasz wkład w postaci środków, w postaci pozyskiwania pieniędzy na rozbudowę, wyposażenie, ale reszta w rękach ludzi, w rękach dyrekcji, pracowników, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich osób związanych z funkcjonowaniem Gostyńskiego Szpitala. Mamy nadzieję, że ten potencjał finansowy zostanie odpowiednio wykorzystany właśnie przez osoby, które od tej pory będą zarządzać Gostyńskim Szpitalem. Wiecie, od 29 lat jestem związana, wcześniej z ZOZ-em w Gostyniu i szpitalem w Piaskach, następnie ze szpitalem w Gostyniu. Od ponad 20 lat pełnię funkcje kierownicze w tym szpitalu. W związku z powyższym postanowiłam zgłosić się do postępowania konkursowego, złożyć koncepcję i wziąć w nim udział. Koncepcję swoją opadłam na 4 filarach. Chciałabym Państwu przekazać, jakie to są filary. Przede wszystkim, proszę Państwa, poszukanie dodatkowych przychodów dla szpitala, ograniczenie kosztów, czyli szukanie oszczędności, zmiany organizacyjne oraz poprawienie wizerunku szpitala, jak również wyniku finansowego. Strategii Państwu nie mówić. Rozwoju szpitala. Przewidujemy rozwój, jak Państwo wiecie, zostały pozyskane środki przez organ założycielski. Podmiot tworzący pozyskał środki na rozbudowę szpitala. Przed nami bardzo trudny i ciężki etap. Aczkolwiek myślę, że nie ma możliwości, żebyśmy sobie z tym mieli nie poradzić. Musimy. Zresztą moim mottem jest, wszystko co niemożliwe należy zrealizować. Tyle, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tu się bardzo wiele działo w szpitalu w Gostyniu. Wiele problemów rozwiązano, są jeszcze dalsze plany. Jest bardzo duże zaangażowanie panów starostów w funkcjonowanie tego szpitala, co dla mnie jest bardzo ważne, bo bez władzy dyrekcja szpitala nic nie może. Jak nie ma takiego wsparcia, czy nie ma zrozumienia do różnych planów naprawczych. Ja już przerobiłem takie rzeczy, że na ogół to, co proponowałem, programy naprawcze były aprobowane przez moje władze. Jeśli nie ma takiej aprobaty, no to nie ma tutaj, prawda, czego szukać. Także to chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć. Ale tak jest w tym cyklu zarządczym, to chciałem powiedzieć, cele. Pan starosta sformułował bardzo jasne, proste, oczywiste. Czy w realizacji, na ile się to uda zrobić, no musi się udać, musimy to zrobić. Od tego, żeby dokonał rzetelnej analizy sytuacji, jaka jest. Tutaj już się z ordynatorami mówiliśmy na spotkaniach, będziemy problemy każdego oddziału osobno oceniać, bo tu już padły, już wiemy o tym, że na przykład na ginekologii jest bardzo duży problem, na pediatrii. No ale też wiele rzeczy tutaj będzie zrealizowane. Ja się bardzo cieszę, że to został zrealizowany bardzo fajnie. Blok operacyjny, bo to jest bardzo trudne zagadnienie. Ja wiem, jak się na Lutyckich z tym borykałem. Oddziały jakoś można było remontować, modernizować. Stosunkowo to były proste. Natomiast taki blok operacyjny to nie jest taka rzecz, że to się tak zrobi ad hoc na Lutyckich, bo 5 sal operacyjnych fatalnych, tam jeszcze jako chirurg widziałem te wszystkie niedostatki. Tam nawet nie było wentylacji, nie mówię już o klimatyzacji, która musi być laminarna i tak dalej. Tam się udało na wszystkie 8 sal zrealizować, 8 stanów intensywnej terapii. Się bardzo cieszę, że ten tak trudny problem bloku operacyjnego jest rozwiązany. Będzie też rozwiązany problem jeszcze pozostałe oddziały. Tu projekt jest bardzo szeroki, to na pewno taką informację Państwo już posadacie, czy jeszcze zostanie ona Państwu przekazana. Na przykład stylizatornia jest bardzo ważna. To samo też myśmy na Lutyckich, to była tragiczna. Przez władzę pana starosty i pana drugiego starosty dokonanie oceny, czy to, co robimy, to jest rzeczywiście robione to, jakie są związane z oczekiwaniami, spełnienie oczekiwań naszych władz. No i to, proszę Państwa, wszystko, co chciałem tych parę słów Państwu powiedzieć. Pan doktor wspomniał o celach, jakie postawiliśmy. Ja chcę powiedzieć, jak te cele zostały przez nas nakreślone. Otóż sprowadzają się one do 3 elementów. Po pierwsze, to jest poprawa wyniku finansowego szpitala, który notabene w ostatnim czasie osiąga całkiem przyzwoite rezultaty. Ten ostatni rok jest dobrym
rokiem dla finansów szpitala, chociażby pod względem zyskania dodatkowych środków za nadwykonania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Drugim celem to jest poprawa wizerunku szpitala i jakości świadczonych usług, zwłaszcza w zakresie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej. Proszę Państwa, bardzo często lekarze, pielęgniarki, personel poddawani są krytyce. Ona w pewnej części jest uzasadniona, ale jestem przekonany, że w gostyńskim szpitalu, bo znam te osoby osobiście, pracuje wielu dobrych lekarzy, wiele dobrych pielęgniarek, które często spotykają się z krytyką niezasłużoną. Pielęgniarskiej, jak również poprawa wizerunku szpitala. To jest na tą chwilę to jest priorytet nasz. Jeszcze zostało wiele do zrobienia. I tak powiedział pan starosta, to nie jest coś takiego, że to jest jakaś taki w skali takiej poziomej realizacja programu, który będziemy tu realizować, tylko to się nazywa tak zwany cykl zarządczy, czyli jest to koło, które się cały czas toczy. To nie jest tak, że stawia się cele, analiza, projekt, realizacja i następnie dokonywanie oceny, to cały czas się musi kręcić, więc to nie będzie tak, że jeżeli pan starosta powie, że za pół roku powinny być efekty, to będzie dalej ciągle biegło. To tylko chodzi o to, żeby część tych ważnych tutaj zadań postawionych, żeby została zrealizowana.